Cześć, witaj serdecznie, z tej strony Darek Zdenlinado, a dziś porozmawiamy sobie o zimie. O czym przecież takie coś u nas nie występuje i już od dawna nie występowało, a starsza publiczność powie pewnie, kiedyś to były zimy. Tymczasem być może zima kiedyś nas zaskoczy, a nawet jeżeli nie, to być może pojedziesz do miejsc, które będą miejscami anglojęzycznymi, gdzieś na dalekiej północy, powiedzmy w Kanadzie, czy w innych miejscach, gdzie będzie można o zimie i o rzeczach z nią związanych porozmawiać właśnie w języku angielskim. Na koniec też zadam ci bardzo ważne pytanie, co do którego zdania są bardzo. Podzielone. Jedni to lubią, a inni tego nienawidzą. Ale na sam początku słowo winter. Brytyjczyk wypowie to coś w stylu winter, bez tego charakterystycznego r na końcu. Amerykanin prawdopodobnie to podkreśli, powie winter. Winter to r w jakiś sposób tam będzie dodane, natomiast ty możesz powiedzieć po prostu winter. Winter, i to jest jak najbardziej acceptable and understandable. Każdy cię zrozumie. I teraz pierwsza rzecz. Pierwsza taka różnica, która naprawdę różni nasze podejście do padającego śniegu od anglojęzycznego podejścia do padającego śniegu. My Możemy powiedzieć jedno słowo. Po prostu pada. Być może większość zrozumie, że pada deszcz, ale pada jest jak najbardziej pełnoprawnym zdaniem. Czy też możemy powiedzieć śnieży. I każdy zrozumie, że chodzi o padający śnieg. W języku angielskim trzeba dodać nieco więcej. Musimy powiedzieć dosłownie to jest padające, czy to jest śnieżące. I w tym przypadku it's snowing jest poprawnym zdaniem na tę sytuację, kiedy na dworze spadają snowflakes, czyli Gładki śniegu, o których też zaraz co nieco opowiemy. Zatem: It's snowing or it's raining, pada deszcz, czy też pada śnieg, tak będą wyglądały te dwa zdania. Gdy na dworze jest bardzo zimno, możemy to wyrazić na najróżniejsze sposoby w języku polskim, w języku angielskim oczywiście też. Jednym z takich dość popularnych zwrotów jest: It's freezing. Cold. It's freezing cold. Czyli dosłownie jest takie zamrażające zimno. Bo freezing to właśnie coś zamarzającego. Więc aż tak jest zimno na dworze, że zamarzamy. It's freezing cold. Ja wiem, że to teraz może być niewidoczne. Moje pismo jest brzydkie. Być może jest to niewyraźne na Twoim telefonie czy monitorze, na którym to oglądasz. Dlatego koniecznie zobacz opis u góry lub na dole pod tym materiałem. Po prostu rozwij ten opis i tam wszystko będzie napisane czcionką drukowaną. Można to przepisać, wydrukować, zrobić z tym cokolwiek zechcesz. A znasz tę bajkę Frozen? U nas przetłumaczyli ją. O ile dobrze pamiętam, kraina lodu. Tymczasem frozen tak naprawdę oznacza coś zamarzniętego. So if something is frozen oznacza to, że ta rzecz jest zamarznięta, czy ta osoba. The road is frozen oznaczałoby, że zamarznięta jest droga, czyli jest lodowata. Trzeba być ostrożnym. Be careful, because the road is frozen. Jeżeli cokolwiek jest zamarznięte, to można użyć właśnie tego przymiotnika. Można nawet powiedzieć my fingers are frozen, czyli moje palce są zamarznięte, co nie będzie to oznaczało dosłownego tłumaczenia, ale twój rozmówca zrozumie rozumiesz, że jest ci bardzo zimno. Kolejnym słowem jest snowflake, czyli płatek śniegu. Dosłownie śnieg płatek. Flake jako płatki. Znasz to słowo na przykład cornflakes. Cornflakes czyli płatki śniadaniowe, kukurydziane płatki śniadaniowe. I tutaj mamy taki właśnie śnieżny Płatek. Ja zazwyczaj nie koncentruję się na pojedynczych słowach, ale z tym słowem jest nieco inaczej. Jest to pewnego rodzaju wyjątek, który zrobię do tego materiału. Ponieważ to słowo Snowflake może zostać użyte w przypadku osoby, która jest bardzo obrażalska. Której wystarczy cokolwiek powiedzieć, a ona już jest offended. I musisz uważać strasznie z tą osobą. Jest taki trend w Stanach Zjednoczonych, że każdy się o wszystko obraża, niezależnie od tego, czy jesteś po jednej stronie politycznej, czy po drugiej, wszystko może cię obrazić. Więc jeżeli ktoś powie Hisza snowflake. Oznacza to, że ta osoba jest właśnie taka obrażalska. Broń Boże, nic nie mów w jej towarzystwie, bo wszystko może zostać opacznie zrozumiane. So Snowflake a person easy to offend. My w języku polskim lepimy bałwana, choć też być może zdarzy się, że ktoś powie robimy bałwana. W mojej okolicy raczej mówią lepimy bałwana. W języku angielskim faktycznie się go robi, wytwarza. Są so, let's make a snowman, czyli zróbmy takiego śnieżnego człowieka, a snowman po prostu bałwan. O ile bałwana się robi, o tyle snowball fight, czyli bitwa na śnieżki się ma. I ten początek let's have a, taki miejmy coś, używa się bardzo często. Ten początek używany jest naprawdę bardzo często w języku angielskim. We can have a conversation, czyli miejmy rozmowę, dosłownie porozmawiajmy. You can have some fun, czyli możesz się dobrze bawić. To have some fun, po prostu mieć dobrą zabawę. You can have a meeting, you can have a break. You can even say let's have a look, czyli miej spojrzenie, rzuć na to okiem. Zatem let's have a snowball fight. Miejmy walkę na kulki śnieżne, ponieważ snowball fight właśnie walka na Kulki śnieżne. Snowball, śnieżna kula, to samo co w języku polskim. Na samym początku mówiłem, że chciałbym Cię o coś zapytać, i już za chwilę Cię o to zapytam. Natomiast, jeżeli ten materiał cię Ci się podobał, koniecznie daj mi o tym znać. Być może udostępnij ten materiał ktoś z Twoich znajomych, z pewnością też uczy się angielskiego. Niech zobaczy, że to może mieć ludzką twarz i że to może być nawet czymś przyjemnym. A jeżeli chcesz zostać ze mną nieco dłużej, koniecznie polub Enlinado, polub mój fanpage, rzuć okiem na moje materiały, a być może zainteresujecie którejś z moich rozwiązań, takie jak choćby Enlinado 500 zwrotów. Coś dla osób, które muszą się nauczyć angielskiego na wczoraj, na tyle, żeby się oczywiście komunikować z drugim człowiekiem. Polecam sobie sprawdzić prezentację. No i na samym końcu to pytanie, czy lubisz odśnieżanie? W języku angielskim odśnieżanie możemy nazwać na różne sposoby. Ja spotkałem się z takimi nazwami: snow clearing, czyli jakby czyszczenie śniegu, czyszczenie jakiegoś miejsca, w którym ten śnieg zalega, snow removing, czyli usuwanie śniegu, czy też shoveling, dosłownie takie łopatowanie, gdyż shovel. To jest właśnie łopata, czyli shoveling, łopatowanie. Można być bardziej konkretnym snow shoveling. And the question is, do you like it? Because as I know, some people love it and some people hate it. W jakiej grupie ty jesteś? Dzięki za obejrzenie tego materiału. Do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie i widzimy się już niebawem. Cześć. Jest takie zamrza, czyli dosłownie jest takie że <coughs> oznaczałoby, że